wyrażaliśmy opinię, wykładowcy wyrażali opinię, że niewydolność serca jest ostatnim etapem większości albo każdej, czy może być ostatnim etapem każdej choroby układu krążenia, ale tak naprawdę końcowym etapem leczenia każdej choroby to jest rehabilitacja kardiologiczna. I chyba też właściwie pierwszym, bo jakiś zawał serca, to wdrażamy rehabilitację już w ostrej fazie zawału serca, ale chcemy prawie każdym, podobnie z niewydolności serca, w ostrej niewydolności serca. Mówimy często o różnych leczeniu, ale chyba czasem zapominamy, że już w ostrej fazie leczenia zaostrzenia niewydolności serca wdrażamy rehabilitację kardiologiczną, potem ją kontynuujemy. I co dalej? Proszę panią profesor o wykład. Dzień dobry państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do tej ważnej inicjatywy. Rzeczywiście rehabilitacja kardiologiczna, tak jak wspomniał pan profesor, to tak naprawdę kontinuum i powinna trwać przez całe życie. I zarówno aktywność fizyczna, która stanowi element prewencji pierwotnej, jak i wtórnej. Rehabilitacja jest jednym z wyznaczników właśnie prewencji w różnych jednostkach chorobowych, czy po zawale serca, u osób po rewaskularyzacji tętnic wieńcowych, u osób z wadami zastawkowymi, po operacjach kardiochirurgicznych, czy z niewydolnością serca. Chyba nie muszę nikogo przekonywać do tego, że aktywność fizyczna ma bardzo pozytywne implikacje, to jest oczywiście jeden z kluczowych elementów walki z otyłością, ale również prewencja. Aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału serca, rozwoju niewydolności serca, poprawia kontrolę parametrów lipidologicznych, poprawia nasz cholesterol, również poprawia kontrolę ciśnienia tętniczego, zwiększa witalność, ogólne dobre samopoczucie. Natomiast rehabilitacja kardiologiczna, jeżeli o niej mówimy, jest głównie dedykowana dla osób po ostrych zespołach wieńcowych, po plastykach w obrębie naczyń wieńcowych, po zabiegach, operacjach kardiochirurgicznych, po zabiegach chirurgii naczyniowej i po zaostrzeniu niewydolności serca. Nowoczesna rehabilitacja kardiologiczna powinna być kompleksowa, podejmowana jak najwcześniej po epizodzie zaostrzenia choroby sercowo-naczyniowej, realizowana w sposób ciągły i powinna być wieloetapowa, dopasowana dla każdego pacjenta, a więc zindywidualizowana w zależności od obrazu klinicznego, w zależności od choroby, jak i również powinna zostać zaakceptowana przez pacjenta, jak i również jego otoczenie, bo niezwykle ważna jest tutaj integracja również z rodziną. Ta istota i cel kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej odnosi się nie tylko do poprawy wydolności wysiłkowej, zmniejszeniu objawów sercowo-naczyniowych, ale również poprawa parametrów BMI, również ciśnienia tętniczego, kontroli glikemii, poprawy parametrów lipidologicznych, jak i również działania antynikotynowe, walka z depresją i lękiem. Dlatego też, aby umożliwić tę kompleksowość rehabilitacji kardiologicznej, niezbędny jest interdyscyplinarny zespół, w ramach którego holistycznie z pacjentem, jakby wszelkie działania ukierunkowane na pacjenta, tak kompleksowo powinni współpracować lekarz kardiolog, pielęgniarka, psycholog, fizjoterapeuta i dietetyk. Ta kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna obejmuje, żeby była bezpieczna, zindywidualizowana i nowoczesna, obejmuje pewne procedury diagnostyczne, które mają na celu bezpieczne zakwalifikowanie pacjenta do programu rehabilitacji, ale potem również ewaluację postępów rehabilitacji. Są to badania echokardiograficzne, próba wysiłkowa, 6-minutowy test marszu, jak i również EKG czy badanie holterowskie. Procedury fizjoterapeutyczne to są różnego rodzaju treningi, ćwiczenia, zarówno indywidualne, jak i grupowe. To uruchamianie pacjenta powinno rozpoczynać się już w warunkach szpitalnych i być kontynuowane w warunkach domowych, jak i również ambulatoryjnych. Natomiast procedury psychologiczne to jest wsparcie psychologiczne, psychoterapia, psychoedukacja, no i niezwykle ważna
właśnie edukacja w zakresie prowadzenia właściwego stylu życia, zalecenia dietetyczne, działania antynikotynowe czy porady antynikotynowe. Etapy rehabilitacji, możemy je podzielić na trzy etapy. Pierwszy etap rozpoczyna się w szpitalu i już w momencie zaostrzenia niewydolności serca, czy bezpośrednio po incydencie sercowo-naczyniowym, jest to uruchomienie pacjenta w obrębie oddziału. Drugi etap, tak naprawdę kluczowy, i on powinien się rozpoczynać jak najwcześniej po wypisie pacjenta ze szpitala, może mieć różny charakter. Może być realizowany w warunkach szpitalnych, w sanatorium, na oddziałach rehabilitacji kardiologicznej czy w szpitalach uzdrowiskowych. Może być również realizowany w ambulatoryjnie, w zakładach rehabilitacji i również kolejna nowoczesna opcja, wczesna rehabilitacja w warunkach domowych poprzedzona wcześniej pewnymi konsultacjami, edukacją w warunkach ambulatoryjnych bądź szpitalnych. Jak realizujemy w praktyce rehabilitację? Odnosząc się do tych zabiegów fizjoterapeutycznych, pacjenci ćwiczą na różnego rodzaju ergometrach. One mogą być mieć charakter cykloergometrów, czyli tak zwanych rowerków, ale mogą być na bieżni, na orbitrekach, specjalnych ergometrach ręcznych, w zależności od preferencji pacjenta i możliwości technicznych oczywiście ośrodka. I bezpośrednio nadzór nad parametrami pacjenta pełni zespół, bezpośrednio nadzór pielęgniarski, fizjoterapeutów, którzy oceniają zapisy EKG, tętna, profile ciśnienia w zależności od zadanego obciążenia. I również jest możliwość prześledzenia następnie historii postępów pacjenta w ramach rehabilitacji kardiologicznej danego cyklu rehabilitacji z odniesieniem do jego objawów, wywiadu, jak i również zastosowanego programu intensywności wysiłku fizycznego. Natomiast aktualnie w sukurs nam idą nowoczesne technologie, szczególnie w zakresie telerehabilitacji kardiologicznej, którą możemy realizować w warunkach domowych, w miejscu zamieszkania pacjenta. Nie oznacza to, że pacjent w domu musi ćwiczyć. Właśnie telerehabilitacja pozwala na realizację ćwiczeń w różnych warunkach, różnych pogodowych, w miejscu zamieszkania pacjenta, ale nie tylko. To do tego wykorzystujemy specjalne urządzenia do teletransmisji, które połączone są za pomocą transmisji GSM z centralą, w ramach której mamy kontakt z pacjentem, dowiadujemy się, jakie objawy ma pacjent danego dnia, jak się czuje, jakie ma parametry ciśnienia, ewentualnie glukozy we krwi, ile waży, co jest niezwykle ważne w kontekście monitorowania pacjentów z niewydolnością serca. No i w trakcie danego treningu rehabilitacyjnego przesyłane są również zapisy EKG i do tego służą właśnie tutaj specjalne urządzenia, które widzą Państwo na właśnie tych fotografiach. Pacjenci różni. Na pierwszym obrazku widzą Państwo młodą kobietę, która oczekuje na przeszczep serca, a na drugim obrazku pacjent z ciężką niewydolnością serca, a oboje ćwiczą Nordic Walking i trenują na początku pod opieką fizjoterapeutów w warunkach szpitalnych. I wszystkie dane medyczne są teletransmitowane na centralę, a więc możemy bezpośrednio mieć podgląd na zapisy EKG, ciśnienia, jak i wcześniej pomiary masy ciała. A u pacjentów z urządzeniami wszczepialnymi, stymulatorami, kardiowerterami możemy również dołączyć do tego opcję teletransmisji danych telemedycznych z tych urządzeń, aby bezpiecznie prowadzić dany cykl rehabilitacji. Kolejne typy urządzeń, małe, mobilne, niewidoczne zupełnie pod ubraniem, które łączą się za pomocą właśnie też tej transmisji. Również pacjenci otrzymują specjalne aplikacje na swoje smartfony i to jest ten łącznik komunikacyjny z naszą platformą. A plan treningowy jest implementowany do tych aplikacji komórkowych. Możemy również tutaj
dalej zamieszczać pewne ankiety stanu zdrowia, dopuszczać, zezwalać na rozpoczęcie danego treningu, jeżeli wszystkie parametry wyjściowe są stabilne, jak i następnie informować o konieczności zakończenia treningu, jak i potwierdzić ten koniec. I tu widzą Państwo przykładowe zapisy EKG właśnie z teletransmisji elektrokardiograficznej. Możemy mieć różnego rodzaju raporty, widzimy kalendarz aktywności pacjenta, plany treningowe. No i co niezwykle ważne, telerehabilitacja w warunkach miejsca zamieszkania, a więc w skrócie w domu, to oczywiście może być w parku, nad morzem, nad jeziorem, na działce, jest niezwykle taką rehabilitacją elastyczną. Nie wymaga dojazdu do żadnej placówki, nie wymaga hospitalizacji. Pacjent przebywa u siebie w domu, jest w bezpośrednim kontakcie za pomocą mediów czy transmisji GSM z centralą, z platformą, z centralą i zespołem pielęgniarsko-fizjoterapeutycznym, a w sytuacjach kryzysowych również z personelem lekarskim. Pozwala również dopasować tak naprawdę preferowane aktywności fizyczne pacjenta, czas realizacji tych treningów, okoliczności przyrody, w których taki pacjent realizuje tę aktywność fizyczną. I co ważne, niepotrzebne do tego są specjalne sprzęty sportowe. Najczęściej wykorzystujemy kijki do Nordic Walking, do aktywności niezwykle takiej wszechstronnej. Kluczowe jest właśnie to połączenie, transmisja GSM. Wiemy, że są obszary o ograniczeniach tej teletransmisji, to pewnie aktualnie jest główne wyzwanie dla realizacji telerehabilitacji. Wiek nie jest przeciwwskazaniem. Tak naprawdę udało nam się przeprowadzić telerehabilitację dotychczas w bardzo szerokiej grupie wiekowej pacjentów, młodych, co nie dziwi, ale również starszych powyżej 80 roku życia, którzy byli sprawni w zakresie obsługi smartfonów. Mamy liczne publikacje w zakresie rzeczywiście skuteczności, jak i bezpieczeństwa zastosowania telerehabilitacji, również w grupie pacjentów niezwykle chorych, tych najciężej chorych tak naprawdę, z ciężką niewydolnością serca, z obniżoną frakcją wyrzutową, często z szczepionymi urządzeniami do serca, z kardiowerterami czy urządzeniami do resynchronizacji. Powiedziałam Państwu, że rehabilitacja kardiologiczna, ta nowoczesna, jest kompleksowa wtedy, kiedy jest interdyscyplinarna. Niezwykle ważne jest tutaj wsparcie psychologów, którzy realizują różnego rodzaju sesje relaksacji, warsztaty grupowe, jak i również w ramach tzw. szkoły serca prowadzimy edukację prozdrowotną o właściwym stylu życia, o diecie, o aktywności fizycznej, bo to, co powiedziałam na wstępie, rehabilitacja, aktywność fizyczna powinna trwać przez całe życie. I niezwykle ważne, aby ta rehabilitacja kardiologiczna była skuteczna, to są te pewne warunki bezpieczeństwa, właściwa kwalifikacja, badania wstępne i końcowe. I to, co poprawia bezpieczeństwo również tej rehabilitacji w warunkach domowych, to właściwa edukacja, przeszkolenie pacjenta, ale też często rodziny w zakresie obsługi urządzeń do teletransmisji, ale również edukacja w zakresie reagowania w sytuacjach zaostrzenia objawów, czy choroby wieńcowej, czy niewydolności serca, czy groźnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. I tak jak Państwu wspominałam, również te urządzenia do teletransmisji, bardzo takich wysublimowanych danych medycznych z urządzeń wszczepialnych, również poprawiają nam bezpieczeństwo pacjentów w zakresie rehabilitacji. I co niezwykle ważne, telemedycyna, nowoczesne technologie i hybrydowa, kompleksowa telerehabilitacja kardiologiczna może stanowić alternatywę dla rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych z mniejszym obciążeniem dla systemu. No i to, co na koniec chciałabym wspomnieć jeszcze raz, ta rehabilitacja ambulatoryjna czy domowa, czy pewne nawyki tak naprawdę powinny trwać do końca życia z założeniem, że będą to głównie treningi wytrzymałościowe, aerobowe,
rytmiczne, dynamiczne, zaangażowaniem dużych grup mięśniowych, jak i również wzbogacone o treningi oporowe, które mają na celu zwiększenie siły wytrzymałości siłowej i poprawę ogólnej kondycji fizycznej. I na koniec chciałabym wspomnieć o programie KOS Zawał, który niezwykle istotnie wpłynął na poprawę rokowania pacjentów, a więc poprawił wyniki śmiertelności, obniżył tę śmiertelność pacjentów po zawale serca, w których są 4 moduły, to bezpośrednie leczenie ostrych zespołów wieńcowych, rehabilitacja, opieka ambulatoryjna i moduł elektroterapii. I tutaj rehabilitacja kardiologiczna stanowi jeden z kluczowych modułów programu KOS Zawał i powinna trwać maksymalnie 35 dni, zarówno albo w warunkach stacjonarnych, w sanatorium, albo w warunkach ambulatoryjnych, albo w warunkach domowych. I ten powrót do aktywności fizycznej po incydentach powinien być jak najszybszy, wkrótce po wypisie ze szpitala, bo każde opóźnienie ćwiczeń wymaga dodatkowego miesiąca aktywności, aby osiągnąć ten sam poziom korzyści w odniesieniu do tygodnia opóźnienia. I porównując to do rehabilitacji w Stanach Zjednoczonych, tu widzą Państwo te różnice w czasie trwania rehabilitacji, a to ma swoje znaczenie w poprawie rokowania, bo wiemy, że rehabilitacja kardiologiczna zmniejsza śmiertelność, zmniejsza ryzyko ponownej rehospitalizacji, zmniejsza ryzyko zaostrzeń niewydolności serca. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Profesor, w szczególności dziękuję za wspomnienie tego jednego z największych sukcesów polskiego systemu opieki zdrowotnej, jakim jest opieka koordynowana po zawale serca. A tam rzeczywiście jednym z celów wdrożenia tej inicjatywy, tego programu, było udrożnienie dostępu do rehabilitacji kardiologicznej, do szybkiego przyspieszenia dostępu do rehabilitacji kardiologicznej dla pacjentów po zawale serca. I bardzo dziękuję. Pani profesor jest szefem ośrodka rehabilitacyjnego, na pewno najlepszego, ale jednego z największych ośrodków rehabilitacji w Polsce, gdzie rozumie też również pacjenci po zawale serca w ramach KOS Zawał są rehabilitowani. Najbardziej tak. Bardzo dziękuję.